tam. No tak, absolutnie się z tym zgodzę. Na sam... Chciałem tylko dodać, że ci ludzie byli po prostu dobrze wychowani. Poczytajcie PKI. W tym kierunku zmierza. A, tak, absolutnie. Ja zachęcam do dyskusji tutaj i bardzo fajnie, że zacząłeś to. I teraz tak. Ja to postrzegam w ten sposób. Kiedyś radiokomunikacja to był z jednej strony rozwój, bo dawało nowe możliwości. Jeżeli spojrzymy w tej chwili na to, a PRS tak naprawdę po co powstał? Okej. No tak. Czyli mamy cały czas jakiś tam rozwój w tym kierunku. Do tego zmierzam, że krótkofalarstwo pozwala nam na eksperymentowanie i naukę, ale nie stawia znaku równości, bo krótkofalarstwo to coś więcej. Dla mnie krótkofalarstwo osobiście to jest coś takiego, że dwóch ludzi, którzy naprawdę są krótkofalowcami, w którymś momencie... A, cześć, mam taką stację. Cześć, ja też. My się nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Nie. Słuchaj, ja ci uchylam wszystkiego, co ja mam i vice versa. Taka przychylność od samego początku. W tej chwili ja rozróżniam to pomiędzy krótkofalarstwem a posiadaczem pozwolenia radiowego. I są tacy, którzy mają tylko pozwolenie. I znam takie osoby, które, i nie tylko ja, które mają pozwolenie radiowe, mają radiostację, a do dnia dzisiejszego, przez dwa lata, nie przeprowadziły ani jednej łączności. Tomek, znasz chyba też takie osoby, co? A, no, kiwa głową. Czyli mamy takie osoby. Ale to są życzliwe osoby, które komunikuje się drogą radiową. U Sławka, z tego co pamiętam, a mieliśmy takie przepiękne sympozjum w zeszłym roku zorganizowane. Nazwaliśmy je roboczo Ham Edu. I w ramach tego sympozjum, i chcemy to kontynuować, czy ja bym chciał to kontynuować, a mianowicie chcemy dwie rzeczy. Po pierwsze, nauczyć krótkofalowców nauczać, a po drugie, nauczyć nauczycieli, którzy są często znakomitymi metodykami, tego, czym jest krótkofalarstwo. Tak? W drugą stronę. Bo oni nie wiedzą, co my im możemy dać, a my nie wiemy, jak tak naprawdę tą wiedzę przekazać. Bo wchodząc do szkoły, idąc do pana dyrektora, mówiąc: proszę pana, chcemy porozmawiać o krótkofalarstwie i przeprowadzić lekcje. A panie, a co to tam nam da? A jak to się wpisuje w program? Przecież są komórki. No, są komórki, ale co nam to daje, tak? Więc to taki podstawa. I w zeszłym roku zorganizowaliśmy taką wersję edukacyjną, taką wersję online. Korzystając z okazji tutaj, chciałem podziękować kilku osobom, jeżeli tutaj są. Ja nie wiem jeszcze, czy Piotr SP2JMR mógłby tutaj podejść. Bardzo bym cię, Piotrze, poprosił. O, fajnie, idzie. Korzystając z tej okazji, takiego wyjątkowego miejsca, chciałem podziękować kilku osobom za pomoc w zorganizowaniu tego zeszłorocznego sympozjum, na którym mogli być metodycy. Nie za bardzo było, żeby byli metodycy, ale byli nauczyciele, byli krótkofalowcy i byli osoby z zewnątrz, które się przysłuchiwały tym dyskusjom i które też bardzo wiele wniosły. Bo one po prostu, jedna z tych osób powiedziała: nie interesuje tak naprawdę łączność na wypadek kryzysu jakiegoś, jak się połączyć. Mówi: wow, ja odkrywam zupełnie nowy świat, krótkofalarstwo. Nie wiedziałem o tym. Dla mnie to był jakiś PMR, CB Radio, coś takiego jest. Świetna rzecz. Więc mogą się też osoby przysłuchiwać. Sławek w zeszłym roku opowiadał o tym, jak jego uczniowie, może też zajmie akurat głos, jak jego uczniowie pobudowali jakieś projekty edukacyjne typu łaziki, typu nie wiem co tam jeszcze, Sławku, było. No w każdym bądź razie wiele różnych rozwiązań, które były oparte na formach radiowych. I u nich przy szkole znajduje się klub krótkofalarski, ale w ogóle nie uczestniczył w tym, o ile dobrze pamiętam. Kiwnij mi głową, czy dobrze... dobrze kojarzę. Częściowo. Tak. Częściowo. I później koniec końców okazało się, że część z tych młodych ludzi w poszukiwaniu rozwiązań nagle trafiła do tego klubu i tam się dowiedzieli czegoś, a mianowicie chcieli połączyć jakieś czujniki między sobą drogą radiową na terenie szkoły. Nagle mieli taki jazgot i szum elektroniczny, że nie mogli nawiązać tych połączeń.
i wiedzieli, jakie to są trudności, przed jakimi stanęli, żeby móc to wszystko zrealizować, ale koniec końców okazało się, że jak już rozwiązali te problemy i trafili do klubu i zobaczyli łączność telegrafią w szumach, jaka jest skuteczność tej łączności, oni nagle zaczęli doceniać tą łączność, te rozwiązania i interesować się tym. Czyli można od drugiej strony, a można drzwiami od przodu, tak jak z kolegą, innym nauczycielem rozmawialiśmy na temat, co daje nam łączność na przykład, co daje krótkofalarstwo jako takie. Ja zadając sobie takie pytanie, co mnie nauczyło krótkofalarstwo, nauczyło mnie jednego. Nauczyło mnie czytelnego pisania. A mianowicie, gdy pierwsze swoje logi pisałem, nabazgrałem jakoś tak i później miałem wysłać z tego raport do logu, to nagle się okazało, że ja nie rozumiem niektórych zapisów swoich. Taki znak, taki raport. Uczytał. Dokładnie. Tego mnie nauczyło, ale i nadal jak łączności robię, zapisuję papierowo i przepisuję to do komputera. Natomiast drugi nauczyciel mi powiedział, słuchaj, dobrze to robisz, bo teraz tak, bierzesz na pierwszej lekcji, młodym pokazujesz, żeby zrobili łączności, niech to zapiszą, później mają utworzyć w dowolnym edytorze tekstowym log, przetworzyć te dane i zrobić inne rzeczy. Elementarne sprawy, ale tak naprawdę ty uczysz ich baz danych, obsługi, komórek, przechowywania innych rzeczy i zaczął mi całą listę edukacyjną z informatyki podawać, co tak naprawdę wchodzi w temat lekcji. Przy pierwszej lekcji, owszem, możesz podać łączności i gromadzenie informacji do bazy danych, a za drugim razem tworzenie baz danych. Na przykładzie notatnika, logu w takim, a nie innym formacie, przetworzenia z dokumentu tekstowego do jakiegoś arkusza kalkulacyjnego tych danych. I no, tematyka jest niesamowita i daje dużo możliwości z informatyki. Idziemy dalej. Czy tylko jest informatyka tak naprawdę? Zastanówmy się. No oczywiście, jeżeli bym zapytał tutaj kogokolwiek, to pewnie krótkofalarstwo, to byście powiedzieli, że to jest głównie fizyka. Rozchodzenie się fal radiowych, wiele wzorów, efekt Dopplera i tak dalej, i tak dalej. Macie absolutnie rację, ale pewnie i wiele innych przedmiotów można znaleźć. Ja wymienię chemię, wymienię wychowanie fizyczne, naukę języków obcych, naukę języka polskiego, matematykę, coś pominąłem, historię, czyli tak, cierpliwość, kulturę może, ale to nie przedmioty jako takie i jeszcze coś na pewno by się znalazło, ale pominąłem. I teraz tak, tak jak wspomniałem, w zeszłym roku było sympozjum Hamedu, w którym mi koledzy tutaj pomagali zorganizować, to było inauguracyjne. Bardzo poparł tą inicjatywę zorganizowania tego, nieobecny tu, a może jest, Darek Skowroński, jego znak Stefan Paweł III, Tadeusz Ludwik Józef. On wystąpienie swoje przedstawił, czy sygnał radiowy można odbić od powierzchni Księżyca. Bardzo pomógł mi Sławek tutaj obecny, Stefan Kłebek III, Olga Karol. I Sławku, korzystając z okazji, że jestem przy głosie, chciałem ci serdecznie wręczyć podziękowania w imieniu swoim oraz Piotra jako reprezentanta PZK na twoje ręce, mój drogi. Także bardzo ci dziękuję za pomoc, za kolejną współpracę. Proszę cię bardzo. Korzystając dalej z okazji, jest jeszcze tutaj człowiek, który tylko był prelegentem, albo aż był prelegentem, Tomek Błażej, jego znak Stefan Paweł V, Ludwik Olga Tadeusz, a znany jest już dzisiaj i występował dwa razy przy puszczaniu balonów. Tomek znakomite dał wystąpienie, także Tomku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Takie skromne podziękowania, ale naprawdę bardzo fajne. Myślę w twoją stronę. Dziękuję ci za cały twój wkład i mam nadzieję, że współpraca dalej będzie. Chciałbym też na ręce Piotra przekazać podziękowania dla, bo nie ma tutaj, Jakuba Stępnia.
Jakub, Jakub niesamowitą robotę zrobił i poza swoją znakomitą wiedzą i wsparciem teleinformatycznym przekazał wiele nam cennych uwag. Ale Piotrze, jak tu jesteś, to również i dla ciebie osobiście podziękowania, słuchaj. Także dziękuję ci, Piotrze, też za twoje wsparcie całe. Bezcenną wiedzę, także bardzo serdecznie wam dziękuję, koledzy, za pomoc w zorganizowaniu. Mam nadzieję, że to się przyczyni do tego, że kolejne takie sympozja będą organizowane, że ludzie się zainteresują tym, że zgromadzimy jakąś bazę danych, że chcemy poprowadzić lekcje na jakiś temat i to będzie w naszej bazie danych na przykład. Wyjmujemy jakiś konspekt lekcji, tak? I uczymy tego albo czegoś innego. No właśnie, i użyłem teraz magicznego słowa konspekt lekcji. I co to jest? No przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli idziemy do dyrektora i byśmy chcieli mu powiedzieć: proszę pana, chcielibyśmy przeprowadzić lekcję na taki, a nie inny temat. No to pan dyrektor, a to się wpisuje w podstawę programową, o czym by pan chciał porozmawiać? No jeżeli nauczyciel metodyk jest dobry, to on, tak jak tutaj wspominałeś, tak? Nie pamiętam imienia. Stanisław. Stasiu, jak wspominałeś, Stasiu, to może chociażby nauczyć kultury, tak, rozmowy, cierpliwości czy czego innego, co jest doskonałe na przykład na pierwszych etapach gdzieś tam nauczania i pewnie w podstawie programowej by się znalazło. A w domu tego nie ma. A w domu tego nie zawsze to znajdujemy w domu. Taki dyrektor mówi: ale czego pan chce nas nauczyć tutaj? A jeżeli wyjmujemy jakiś konspekt, czyli plan lekcji, który ma pomóc w poprowadzeniu tej lekcji, gdzie mamy rozpisany temat tej lekcji, cele, czyli co chcemy osiągnąć, tak, cele operacyjne tej lekcji, trzy cele chociażby niech będą, temat, który opisuje, co tam ma wewnątrz być, i podsumowanie, to będzie coś znakomitego. Oczywiście do każdego jednego zadania, które tam będzie, ja na przykład z wykształcenia jestem nauczycielem chemii i mnie uczono, że podajemy temat jako w całości, cele operacyjne, i jeżeli robimy jakiś eksperyment, czyli używamy radiostacji, tak, to wówczas podajemy cel tego eksperymentu, ale to, co jest ważne, co wielu nie pamięta, należy podać wnioski z danego eksperymentu, czyli jeżeli mamy łączności, ten przykład, który był wcześniej podany z bazą danych, to musimy podać jakiś wniosek na samym końcu, podsumowujący to wszystko, a nie wypuścić młodzież, niech sobie tam idą już później na swowolę, bo my przeprowadziliśmy z nimi lekcje na zasadzie, że łączności porobili. Nie, to nie o to chodzi. To, że oni się nauczą przy okazji, to fajne jest. To jest na przykład, jak prowadziłem zajęcia zastosowanie w chemii w informatyki w chemii, tak? Wykorzystywaliśmy wówczas arkusz kalkulacyjny, który miał nam za zadanie pomóc zrealizować czy obliczyć jakieś zadanie stricte chemiczne, problem chemiczny. Ale zaczynało się od najprostszych, na przykład policzenie powierzchni pod jakimś tam metodą trapezu czy czegoś innego. To wprowadzaliśmy i to było realizowane w arkuszu kalkulacyjnym. No i dobrze, teraz przenieśmy to na radiostację. Jeżeli coś robimy, na przykład, nie wiem, nauczenie jakiejś łączności, no to też możemy to przenieść w ten sam sposób, a nie, że nauka konkretnej radiostacji Kenwood TS 2000, bo to już jest błąd metodyczny. Oni się uczą przy okazji tego, ale to nie jest kurs, tak? No to, nie wiem, mamy metodyka, jeżeli źle mówię, to dobrze mówię. No to dobrze, to ja się cieszę, że dobrze mówię, okej. Czyli mamy te ogólne zadania i wypisane. I właśnie po to nam jest potrzebna właśnie taka relacja. Czyli my opowiadamy nauczycielom: słuchajcie, bo mamy tutaj APRS. A co to jest APRS? No system taktyczny, przesyłanie danych. W czasie 20 minut mamy możliwość w APRS-ie znalezienia takich, a nie innych pozycji. Takie formatowanie danych. Możemy prognozę pogody przesyłać, możemy dane telemetryczne o napięciu, o innych rzeczach i tak dalej. Opowiadamy ze szczegółami, a nie, że to jest APRS, tak? Czyli wyciągamy wszystko, co trzeba. I teraz ten nauczyciel mówi: ty słuchaj, bo to można wykorzystać do tej lekcji, to do tej, to do tej, to do tej. Tworzymy, zbieramy i mamy bazę danych, tak? Tylko to wymaga relacji dwustronnej.
I do tego zachęcam, że jeżeli takie sympozja kiedyś będą robione, to zachęcam do udziału, żeby coś takiego robić. Chemia. Po co chemia? No tutaj krótkofalarstwo i chemia ciężkie jest, ale można to zrobić przez elektronikę, tak? Nie? Bo nie słyszałem. Coś podpowiada. Okej. Okay. Ty Staś mówisz? Nie? Dobra. Chemia, po co ta chemia? No z jednej strony możemy przez elektronikę zrobić. No słuchajcie, pamiętam takie zadania z chemii typu pokazana piramida jednostronna pomiędzy oddziaływania pomiędzy trzema atomami i jednym atomem, tak? I jak to wygląda? No kurczę, no ciężko było sobie uczniowi wyobrazić, że trzy atomy w jednej strony sterczą w takiej piramidzie, trzeci typ atomu w drugą stronę i coś takiego się tworzy. No ale jeżeli mu pokażemy jakiś tlenek cyny, który jest, i teraz mu powiemy, że ten tlenek cyny mu się tworzy na lutowiu, jeżeli będzie to lutował, prawie zawsze, no to i dlaczego ten oksyduje, jak mu taką strukturę pokażemy, że nie przewodzi prądu, no to w tym momencie robi wow, tak? Aha, to mamy praktyczne zastosowanie. A to nie działa. Coś tam. Tak, ale z drugiej strony pytanie teraz do elektroników. Po co tak naprawdę, jak się zabezpieczyć przed tlenkiem cyny przy lutowaniu? Najprostszy sposób. A jak nie dopuścić tlenu? Bardzo dobra odpowiedź, nie dopuścić tlenu, oczywiście, czyli nie mamy reakcji pomiędzy tlenem a cyną. Kalafonia. O, no właśnie, proszę, powiedz głośno. Kalafonia. Bardzo dobrze, tudzież inny topnik, bardzo dobrze. I właśnie o to chodzi. Pokazanie i myślenie, okej, skoro na gorąco, to będzie szybsza reakcja. Podstawowe rzeczy, które są w siódmej klasie podstawówki z chemii. Mówię o chemii, bo to moja jakaś działka. Ale teraz inne rzeczy. No mamy na przykład proste sprawy z pierwiastkami, tak robione, oj, puszczanie balonu. Pierwszy balon, powietrze, no to już trochę fizyka, ale drugie to chemia. Drugi balon to już bardziej chemia. Gazy lżejsze od powietrza. Dlaczego one są lżejsze? Wodór, hel, lżejsze od powietrza. Gazy, tak? Budowa jądra atomowego. Okej. Okay. Skład powietrza. No jaki jest skład? Azot, tlen. No dobrze. No to się większe, mniejsze ciśnienie robi. Dobra, no to balon puszczamy, eksperyment zrobiony. Okej. Okay. Ale teraz inny tok myślenia. Ilu z was zdarzyło się, jadąc na autostradzie, super nowoczesnej bryce, dostać komunikat, że nagle czujnik wam pokazuje, że nie macie powietrza w kole. No nie widzę tutaj lasu rąk. Ja niestety straciłem przez to godzinę kiedyś, ale się nauczyłem przynajmniej, że zapomniałem o tym, że w moich kołach nie było azotu nabitego, tak jak w samolotach jest. Dzień wcześniej były niskie temperatury, a następnego dnia jechałem z dość dużą prędkością po autostradzie i nagrzałem te opony dosyć mocno. Spadek ciśnienia był taki w tym, że czujniki zareagowały i mi powiedziały, ok, zaraz będziesz leciał na flaku. Jakbym zatrzymał się, ochłodziłyby się koła, by było wszystko w porządku, tak? No. Niestety, człowiek się uczy na swoich błędach, mimo że ma tą wiedzę. Dlatego praktyka jest ważna. Mieliśmy organizowane, czy organizujemy, Sławek mi super pomaga przy konferencjach, gdzie możecie się dowiedzieć dużo więcej na temat, jak pisać projekty edukacyjne, jak inne rzeczy robić, żeby ta łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną była sukcesem dla waszej szkoły, sukcesem edukacyjnym, bo sam Paolo Nespoli powiedział, że krótkofalarstwo dla niego z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to jest nic innego jak kolejny kanał telekomunikacyjny, który może przekazywać informacje na Ziemi do konkretnego społeczeństwa. Tak jak mamy Facebook, Twitter, tak samo i tutaj krótkofalarstwo też jest takim kanałem odpowiednim. To nam powiedział na żywo w czasie konferencji. Przy okazji tych konferencji czasami organizujemy takie smaczki. Czasami one są spontaniczne. Raz się udało nam łączność z Międzynarodową Stacją posłuchać, jak znakomity zespół po raz trzeci z klubu SP2
Zygmunt, Irena, Ewa, nie wiem, Darek tutaj gdzieś jest, także pozdrawiam ciebie, Darku, i cały zespół, i Krystiana SQ2KL. Oni zrobili dwie łączności bezpośrednie, jedną przez Telemost, i ta, która była przez Telemost, była retransmitowana. Ty, Piotrze, byłeś wtedy w Łowiczu, ty chyba też, Sławek, byłeś w Łowiczu. Ja wam powiem, że dla mnie to były niesamowite emocje słuchać tego na żywo, tak w większej grupie, nie biorąc w tym udziału. I tak, tak miałem ciarki i to przeżywałem. Na czym polegają łączności? A więc tak, jak mówiłem, składamy wniosek, przygotowujemy projekt w tym wniosku edukacyjny, czyli co będziemy robili? Budujemy, jak ja to mówię, tort edukacyjny. W ramach tego tortu dodajemy składniki, a będziemy uczyli tego, a jakieś tam wiedza o życiu, badania naukowe, może o kryształach, a może o fizyce coś, a może o radiu, a może jakieś lekcje. To wpisujemy w nasz wniosek edukacyjny, podajemy, jakim sprzętem dysponujemy, krótkofalarskim, czy telekonferencyjnym, czy jakimkolwiek innym. I składamy ten wniosek. Jak to jest zaakceptowane, to realizujemy punkt po punkcie, wchodzimy z tym. Czyli obok tego PR-u rozpoczynamy pracę z uczniami. Uczniowie muszą się zebrać w jakąś grupę, tak? Przygotować sobie przeszkolenie, dlaczego łączność jest nie jak przez telefon, tylko jak to Stasiu powiedział, kulturalna, czyli raz mówi jeden, później mówi drugi. Trzeba wiedzieć, po co jest ten czarodziejski przycisk PTT, do nadawania. Nie każdy to wie, uwierzcie mi, nie każdy to wie. Obecna większość młodzieży niekoniecznie wie, do czego jest nadawanie. Nawet na filmach niektórych widać, jak w serialach telewizyjnych, jak bierze radiostację, trzyma jakoś w ten sposób i on mówi, tak? Ja mówię, rozmawiam, nawiązałem się, odpowiadam i super, jeszcze słychać szum jakiś i tak dalej. No. No ale dobrze, to jest film. To wiele rzeczy jest fikcyjnych, tak? Wiele osób chce być, pracować w policji kryminalnej, bo to wszystko tak przychodzi, komputery wyskakują. Nie, to tak nie jest, to jest fikcja, tak? Nie zawsze to jest prawdą, ale część się zgadza z rzeczywistością. Fajnie, że to zachęca. I dalej, kontynuując to, więc nauka tego i na samym końcu uczymy jeszcze jednej rzeczy magicznej, czego my na co dzień w łącznościach nie mamy. A mianowicie, gdy skończę zadawać pytanie, to muszę powiedzieć czarodziejskie jedno słowo. A mianowicie po angielsku over. To jest czarodziejskie słowo, o którym przypomina na przykład moderator podczas łączności przez Telemost. No dobrze, dochodzi nam ten dzień. Może jeszcze nie, jesteśmy miesiąc przed. Albo inaczej, jesteśmy jeszcze wcześniej. Mentor, w tym przypadku ja, akurat często dla polskich łączności, zadaje pytanie: słuchajcie, czy ten tydzień wam pasuje pod łączność? Jakiś tam, powiedzmy tydzień od, wymyślam, od 1 do 7 września. Dobrze, skoro wam pasuje, to teraz celujemy tutaj w ten tydzień łączność. Im bliżej jesteśmy tego tygodnia, tym bardziej się klaruje, w które dni to przypadnie. Czy to będzie w poniedziałek o godzinie 12, czy w poniedziałek o godzinie 14, czy inne. W przypadku łączności bezpośredniej, w godzinach pracy szkoły musi pojawić się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w zasięgu radiowym. Czyli tak jak dzisiaj, nie przeprowadzilibyśmy łączności bezpośredniej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w ramach projektu ARIS. Dlaczego? Ponieważ szkoła nie byłaby od godziny 8 do 16 w zasięgu radiowym. Około godziny 16 Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie dopiero w zasięgu radiowym aż do późnych godzin. Czyli to nas nie interesuje. Dlatego w to miejsce ARIS oferuje cały zestaw różnych alternatyw w postaci telemostów, czyli stacji dedykowanych do tego, gdzie my swoim systemem teleinformatycznym wpinamy się w system tamtej stacji. To jest wdzwanianie się po liniach naziemnych czy jakichś innych systemach teleinformatycznych, połączenie, czyli tak naprawdę robimy, jak to kilku kolegów już powiedziało, bardzo długie przewody od mikrofonu
i głośnika do naszej szkoły. A stacja jest gdzie indziej zlokalizowana. To daje jeszcze jedną możliwość, a mianowicie nie mamy tylko tych 10 minut na łączność z astronautą, ale cała sesja trwa około 40 minut. Dokładnie 5 lat temu, może 2 dni więcej, bo 23 maja, taką łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną przez Telemos zorganizowano w Poznaniu. Znakomita grupa, fajna ludzi tam zorganizowała to. I to, co zrobili niesamowitego, to większość tej łączności, to było po raz pierwszy chyba w historii zrobione, jako tak szerzej, bo wcześniej było fragmentarycznie, aż moderator trochę się obawiał, ale było dopracowane w skryptach, było tłumaczenie nie tylko to, co się dzieje po angielsku, ale prawie w czasie rzeczywistym tłumaczenie na język polski. To nagranie jest dostępne w internecie i dlatego nie chciałem wam tu puszczać, bo jeżeli wpiszecie klub SP3YOR, właśnie, Stefan Paweł 3Y, Olga Roman, z tym Y też była fajna sprawa zupełnie niedawno, to mi przypomnijcie, w innym kontekście, to macie tam całą łączność, jak przebiega, ale na początku było zestawienie łączy. Przy zestawieniu łączy, no, sprawdźmy poziomy audio. No to można było zadać jakieś pytanie do moderatora, można było zadać pytanie do operatora tamtej stacji odległej. No to było zupełnie fajne, bo słuchajcie, u mnie jest godzina druga nad ranem, a która godzina u ciebie jest? No a u mnie jest godzina tam dziesiąta, tak? Bo tak się łączymy. A to ty już się położyłeś spać, czy wstałeś, żeby obsługiwać naszą łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Przy innej łączności była Australia, były Stany Zjednoczone i Polska. I to było takie fajne. Tu jest ta godzina, tu ta. Ten wstał wcześniej rano i gdzieś tam jechał ileś kilometrów, a ten zostawał gdzieś tam w klubie jeszcze w jakimś tam, żeby to obsługiwać. Więc to nas też uczy, to nas uczy geografii. To jest naprawdę fajna rzecz i fajne przeżycie. I dużo dłużej to trwa w jakiś sposób. I tam też ten moderator przed rozpoczęciem mówi: proszę wyłączyć telefony komórkowe, wszystkie systemy i na końcu, po zadaniu każdego jednego pytania, powiedzieć over, bo się przełączamy z jednego na drugiego. Z tym literowaniem to jest tak, że ostatnio ja zawsze twierdziłem i właśnie raz się troszeczkę przejechałem na tym, bo zawsze twierdziłem, że literowanie pomaga w życiu codziennym załatwiać wiele spraw. No i nie tak dawno z jedną panią dostałem jakieś tam cyferki, gdzie były litery V oraz Y, no i pani tam literuje i pojechałem. Y, Wiktor. A pani mówi: Y, czyli co? A, Y, no dobra, okej, okay, jakoś tam się dogadaliśmy. Wiktor, czyli litera W. Mówię: no nie. Mówię: no Wiktor, to V. Ona: nie, Wiktor to jest litera W. No i więc tak, no nie do końca. Są jednak jakieś wyjątki, ale ja i tak uważam, że literowanie wielu rzeczy pomaga i literowanie, nie wiem, typu, nie wiem, Matylda, Albert i inne takie rzeczy, to już w ogóle aż mnie kują po uszach, jak słyszę coś takiego, no ale fajnie, że ludzie próbują coś robić, ale tego też uczymy, tak? Czyli takiej komunikacji szybszej. No i wracając do tych projektów, czyli tak, możemy zrobić łączność bezpośrednią, możemy zrobić łączność przez telemost i możemy zrobić w wyniku pandemii tak zwany multipoint, czyli wielopunktowy dostęp. Szczególnie w czasach pandemii to było, gdzie uczniowie są rozproszeni, przyłączają się do jednego serwera i tak dalej. Każdy z tych systemów ma inne wymagania, inne oczekiwania. Często można się przełączyć pomiędzy łącznością bezpośrednią a telemostem albo systemem multipoint, ale to nie do końca. I tego się właśnie uczymy. W przypadku systemów telemostowych dla ARIS to jest w ten sposób, że ARIS dysponuje operatorami, wolontariuszami, którzy są i w Ameryce Południowej, i w Stanach Zjednoczonych, na wschodnim i zachodnim wybrzeżu, i w Australii, w środkowej Australii, na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu. W Europie mamy dwie stacje. Jedna od czasu do czasu działa i pojawia się w Afryce, czasami nie, częściej nie niż jest. W Ameryce Południowej też tam jest kilka stacji, ale ostatnio chyba tylko jedna działa, więc jest wiele tych stacji. I tak naprawdę
To jest tylko i wyłącznie zgranie w czasie i w przestrzeni, żeby w godzinach pracy szkoły którąś stację wziąć, zabrać. Tak? I wziąć, z nimi się połączyć, że ta stacja kosmiczna nie jest nad nami, tylko jest gdzieś nad innym obszarem i często tak jest robione. Ale też jeszcze trzeba powiedzieć, że czasami nie mamy możliwości technicznych zrobienia łączności, czyli tak. Nie mamy sprzętu na UKF i wtedy korzystamy z tych stacji, czyli nie tylko pora, ale również tak. Możliwości techniczne, nie? Bo często jest tak, że nie można znaleźć w najbliższej okolicy krótkofalowców, którzy by mieli odpowiedni sprzęt do zrealizowania takiej łączności, z pomocą przychodzą te stacje zdalne tutaj na naszej długości geograficznej, to pewnie K1 SLD z Włoch. Tak, oraz jeszcze z Belgii. No i ta belgijska, ale najczęściej właśnie Włosi chyba tutaj działają. Tak, zgadza się. Ale przypomniałeś mi o jednej ważnej rzeczy. Nawet jeżeli to jest telemost, to bardzo ważnym elementem każdej jednej łączności ARIS jest to, że musi w tym uczestniczyć krótkofalowiec. Bez tego to nie jest możliwe, bo to mimo wszystko jest łączność krótkofalerska. Mimo że to będzie człowiek, który będzie mikrofon tylko podawał jakiemuś uczniowi, mówił, proszę następne pytanie. Mimo że operator jest na innym kontynencie, to tu musi zarządzać, to jest przedłużenie, to jest długa ręka tamtego radiooperatora, bo on wie, o co chodzi. Tak, ale nie tylko, ponieważ sam program ARIS, jak doskonale się orientujesz, polega na tym, że ma za zadanie promować krótkofalarstwo, tak, i uczyć krótkofalarstwa, dlatego też jeżeli jest w szkole ekipa, która chce to zrobić, no to muszą pozyskać do współpracy krótkofalowców, którzy młodzież będą w tym kierunku gdzieś tam kształcić czy uczyć. Bardzo często to się kończy kursem krótkofalarskim czy zdobyciem licencji, więc to nie jest za darmo, jak to się mówi, tak? Bo te firmy kosmiczne, które eksplorują stację kosmiczną, też mają z tego jakiś tam zysk w tym sensie, że promują to, co robią, tak? Badania naukowe, eksploatacje stacji kosmicznych, choćby uzasadnienie wydawania miliardów dolarów na taką fanaberię, która gdzieś tam krąży, i poprzez to, że robimy takie łączności, no to właśnie my jako krótkofalowcy, również jako nauczyciele, mamy społeczeństwu, nie tylko dzieciom, ale ich rodzicom, społeczeństwu w ogóle poprzez środki masowego przekazu, uświadomić potrzebę prowadzenia tych badań, eksploatacji stacji kosmicznej, a w ogóle przybliżyć to, co się dzieje w kosmosie, czym to jest, na czym to polega, i później jak to w szkole, tak, przechodzimy do tego, że konsekwencją są satelity telekomunikacyjne, to, że dzisiaj na smartfonie wpiszę nazwę jakiejś strony internetowej, no to korzystam z technologii satelitarnych, bo jestem przenoszony na serwery gdzieś tam za oceanem, a dzieje się to wszystko z pomocą łączy telekomunikacyjnych, satelitarnych, czyli te technologie kosmiczne są w naszym życiu nam bardzo bliskie, chociaż nie jesteśmy tego wcale świadomi, tak? Bo one istnieją obok nas, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, że z tych technologii korzystamy. Program ARIS ma między innymi na celu to ludziom uświadomić. Natomiast przeprowadzenie łączności to jest po prostu podsumowanie tej przygody. To jest wisienka na torcie. Taka nagroda za to. I oczywiście bardzo pouczająca, bo jest to niesamowite przeżycie porozmawiać z astronautą, jeżeli sobie zdajemy sprawę, w jaki sposób to się odbywa, w jaki sposób stacja kosmiczna się porusza i jakie mechanizmy rządzą tym, że ta łączność dochodzi do skutku, to jest to rzeczywiście wrażenie. No, przeżyłem to na własnej skórze. Raz jako osoba, która była odpowiedzialna za to, żeby to wszystko zagrało, kilka razy pomagając zrobić taką łączność, czy uczestniczyć jako ten obserwator. I wierzcie mi, że naprawdę przygoda jest niesamowita, także polecam takie coś. Z tego co wiem, to w tej chwili gdzieś tam chyba w trzech ośrodkach w Polsce są przymiarki do tego, żeby wystartować. Zobaczymy, jak to się zakończy. Także no, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o samą ideę tej łączności, tego po co to się po prostu robi. Dziękuję i przepraszam, że się to myśli. Nie, ja zachęcam właśnie do dyskusji. To jest po raz pierwszy, ja to powiem, to jest pierwszy mój w życiu stand-up, tak? No to nie jest jakaś prezentacja jak na konferencji, my nie jesteśmy w gajerkach w tej chwili poubierani. Po prostu bardzo fajna dyskusja, do której bardzo chcemy zachęcić i zainteresować tematycznie. Ale nikt się nie śmieje.
jak stand-up, to chcę się pośmiać. A, chciałbyś się pośmiać. Rozbierz się. Opowiedziałem dowcin o tym Ypsilonie. No widać, nie, źle. No, to się nie nadaje. To jeszcze tytułem uzupełnienia a propos pośmiania się. Znaczy, to nie jest takie może śmieszne, trochę źle trafiłem, bo na przykład niedawno koledzy z klubu SPC Zir z Leszna zrobili taką randomową łączność. Po prostu siedzieli na lotnisku i okazuje się, że coś tam słychać na tej częstotliwości stacji kosmicznej. Zawołali, pogadali z astronautą i jest radość, bo zrobili łączność. Ale to taką, jak kiedyś gdzieś czytałem, ktoś z Polski zrobił łączność na spacerze z psem. Autentycznie. Taki radiotelefon, pies na smyczy, 145-800, coś tam słychać, cyk, łączność zaliczona. No jest radość, tak? Natomiast kiedy siedzieliśmy u mnie, no i w każdych innych sytuacjach, siedzieliśmy w auli, w której było na widowni około 600 osób, było kilka stacji telewizyjnych, radiowych i tam nie wspomnę po innych tych, to pomimo, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to jest tylko jakiś tam eksperyment, to po prostu to się musi udać, nie? Znaczy my myślimy, że to musi się udać. Tak, no natomiast jak eksperyment może zakończyć się sukcesem, tak, albo niepełnym sukcesem, czyli ja bym to nazwał przez niektórych fiaskiem, tak, że do łączności nie doszło. Tak, ale chodzi mi o to, że jeżeli ja na spacerze z psem zrobię łączność, to mam radość i jest super. Natomiast kiedy pracowaliśmy 2 lata, przygotowując tę łączność i no, przyszło tyle ludzi i oglądając, co byście tutaj super zrobili i nagle coś jest nie tak, to tak było, nie wiem, jakby to było, tak? No w Burzyninie, tylko u Krzysia to było w Łowiczu, tak? Ale co takiego? No to w tym pierwszym przelocie to tam był problem, to co wspominałeś. Nie Burzynin, tylko Łask, Zerów i jeszcze trzecia. No to po prostu po którymś zawołaniu stacji kosmicznej, kiedy się patrzyło na podgląd, gdzie ona się znajduje, to były trochę nerwy, prawda? Że coś idzie nie tak. Ale to nie pierwszy raz, bo ja pamiętam, jaki hejt poszedł, i tutaj już nawiążę do tego, jaki hejt poszedł na kolegów na forum jednym. Z Ostrowca Świętokrzyskiego, kiedy to im nie poszła ta łączność. No, także to im nie poszło i dopiero tam później faktycznie był telefon z góry, potwierdzenie przełożenie i przepraszali, bo były problemy faktycznie techniczne u góry, o których tutaj w szczegółach nie chcę mówić. Tak? Aha, jeszcze jedna rzecz. A mianowicie na konferencjach to, co robimy, staramy się tego, o czym tam rozmawiamy, nie upowszechniać na zewnątrz. Innymi słowy, dlatego zachęcam na konferencję ARIS, bo staramy się, żeby to nie był jakiś tam live na żywo, żeby to nie było nagrywane, a co za tym idzie, kilka smaczków więcej można powiedzieć, tak? No niektóre rzeczy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Odtwarza się nagranie lądowania na Księżycu. I już, udało się. No, okej. Okay. Teraz tak, podsumowując, czyli jeżeli cokolwiek będziecie chcieli robić, to jest to, na co mnie uczulał doświadczony nauczyciel. Jeżeli z jakąś lekcją gdzieś wchodzicie, na samym początku uświadamiajcie uczniom cele tej lekcji. I jak to, Sławek, powiedziałeś? Na dzisiejszej lekcji zrobimy to i tamto, a dowiecie się tego i owego. I to jest pierwsze zdanie, od czego zaczynacie. A na końcu pamiętajcie zawsze o podsumowaniu. Dowiedzieliście się tego i tamtego, tak? Jeżeli coś takiego robicie. Przygotujcie sobie konspekt, czyli punkt po punkcie, co chcecie zrobić, jakie chcecie zadać pytania. I z mojego doświadczenia wam mówię, jako człowieka, który uczył studentów, do każdego jednego pytania przygotujcie sobie odpowiedzi prawidłowe. Bo raz tak miałem w czasie nauczania specjalistycznego na studiach jednego z cykli, że 20 któryś student odpowiedział mi tak samo źle. Już zacząłem wątpić w swoją wiedzę. Dopiero któryś tam. Więc przygotujcie sobie odpowiedzi, bo naprawdę młodzież jest czasami taka, że może popłynąć i was wywieźć w manowce, mimo że jesteście specjalistami. To w konspekcie, to są moje takie rady. Druga sprawa. O łączność ARIS, czyli budujecie sobie tort edukacyjny, a więc nawiązujecie współpracę jako krótkofalowiec z nauczycielami, ewentualnie w drugą stronę nauczyciele z krótkofalowcami,
i wtedy wspólnie składacie wniosek. Styczeń, luty albo wrzesień, październik. Jeżeli raz nie dostaniecie, zachęcam ponownie złożyć to. Możecie przedstawić albo łączność bezpośrednią, albo telemost. A to są dwie rzeczy, dwie opcje. No, mówiłem to. I co jeszcze? I sama łączność ARIS to nie jest tylko i wyłącznie nawiązanie łączności ze stacją kosmiczną, czego my byśmy się jako krótkofalowcy spodziewali. I to nie jest żadna ujma, wręcz przeciwnie. To jest coś wielkiego, przeprowadzenie łączności przez telemost. Zrób to. Twierdzi, że to ujma. Zrób to. Zrealizuj. Naucz młodych ludzi obsługi krótkofalarstwa. Niech zdobędą licencję, a później im pokaż. Pamiętacie? Tak robiliście łączności na KF-ie. Teraz robimy to samo, tylko mamy bardzo długie przewody pomiędzy miejscem, gdzie w tej chwili się znajdujemy, a miejscem stacji, która jest. Tam też jest sprzęt simplexowy. Tam, tędy musimy się połączyć. Uświadamiam was jeszcze raz. Bez łączności radiowych, w których my jako krótkofalowcy możemy eksperymentować, możemy wykorzystywać je do celów edukacyjnych, PWSAT 1, PWSAT 2, teraz PWSAT 3, tak? To wszystko w pasmach radioamatorskich, można robić eksperymenty. Wielu z was robi na co dzień takie eksperymenty. Wielu, naprawdę. Czy to wykorzystując znane protokoły, czy też tworząc swoje protokoły telekomunikacyjne, tak? To popatrzmy na balony, to są eksperymenty. Jakby nie patrzeć, wiele z nich to są nadal eksperymenty. Czy sprzęt zadziała, czy nie zadziała. Ja pamiętam, jak ja się przygotowywałem do balonu. Sprzęt wkładałem do lodówki, zamrażałem do minus 30 stopni i sprawdzałem, czy działa. Żeby to poszło. Raz poszło, a za drugim razem się włożyło. Nie obliczyłem tak jak trzeba, bo na szybko było i nagle się okazało, że sprzęt mi się przegrzał podczas lotu. Czujecie to? U góry minus 60 stopni, a ja przegrzałem sprzęt. Fizyka. Złe wzory wyprowadziłem. Za gruby styropian poszedł. 5 cm, a nie centymetr. Także to wszystko eksperymenty są i zachęcam do eksperymentowania, do edukowania. Jeżeli ktoś z was chce tworzyć to, w sensie krótkofalarstwo dla edukacji, edukację dla krótkofalarstwa, zachęcam wspólnymi siłami, żebyśmy powiązali siły z metodykami, żebyśmy to zrobili, żebyśmy zorganizowali kolejne takie sympozjum, na których nie tylko my będziemy jako tacy, że my się dowiemy coś od nauczyciela, tak jak ja non-stop od Sławka się dowiaduję czegoś nowego. Uczę się. On jest praktykiem, ja mam jakieś tam wiedzę w tym zakresie, ale ja na co dzień nie nauczam przedmiotów w szkołach, tak? Więc ja bardzo dużo od Sławka się uczę. Wiele rzeczy on mnie koryguje. Słuchaj, to było dobre, ale w tej chwili idzie nowe, a sprawdź to czy tamto. I w ten sposób możemy przygotować jakąś bazę konspektów, że jak chcemy wejść do jakiejś szkoły, to nie, że przez jakieś projekty typu, tak jak w tej chwili, wchodzą do szkół i wprowadzają nowy projekt i że musimy mieć zgodę, a tu czekać na coś, a tu czekać na coś innego, to w związku z tym przez te projekty przychodzimy, pokazujemy, proszę pana, panie dyrektorze, chcemy takie lekcje przeprowadzić, tu jest konspekt, pan dyrektor patrzy zupełnie inaczej na nas, tak? To tak jakby ktoś przyszedł spytać się o pracę i nie przyniósł CV ze sobą. Tak samo i tu przychodzi i przynosi swoje CV. Umiem to, chcę zrobić to i to, zrealizować z takimi, a nie innymi uczniami. Konkretnie. I wtedy konkretną myślę, że mamy współpracę. I wtedy pewnie młodych ludzi będziemy mieli, tak jak tutaj przede mną. Ja się dzisiaj naprawdę bardzo stresuję po tym występie tutaj przed cudownego człowieka, naprawdę. Taką magię żeś zrobił, tak żeś oczarował wszystkich. Iluzję. 39 lat zawodowo. O, proszę bardzo. Jestem jedynym, który został z tej starej kadry, który ma jeszcze weryfikacje ministerialne. Robiłem to w Pagarcie i ze Stradą Stołeczną. Miałem 17 lat i przez rok czasu nie mogłem zarabiać pieniędzy, bo nie miałem 18. Tak, ja chyba już nie ma. W tej chwili w Polsce nie ma już takiego iluzjonisty, który jeszcze ma takie weryfikacje. Ale wow. To jest 30, no teraz 40 rok pracy. Ale, ale też mówiłeś, że młodych ludzi widziałeś, no jako na rybek krótkofalarski, 11 lat, 10. W sobotę mieliśmy ognisko w Poznaniu. Mhm.
SP3, ZAC, Harcerski Klub Łączności. Harcerski Klub Łączności. I było tak, byli 84-latkowie, 45-40 i była trójka dzieci 10-11 lat ze znakami. Ale o czym to świadczy? Świadczy o tym, że rodzice, tata bardzo dopilnował i oni są. I oni są. Natomiast brakuje, tego mnie brakuje, bo ja kocham dzieci. Ja od 38 lat pracuję z dzieciakami i to jest sól ziemi. I brakuje, wszyscy mówią, że mamy kluby łączności. No prawda. One istnieją na papierze, ale tak w rzeczywistości nie ma tych klubów. Dzieci się nie odzywają. Jeżeli klub w Poznaniu o 22:30 mówi, że no słuchajcie, kończymy zebranie w klubie, do widzenia. Wiemy, to o której jesteście? O 20:00. Nie było słuchać klubu. A już dzieci, żeby usłyszeć młodzież? A oni są naprawdę, no oni są bardzo chętni. Ja już tutaj dzisiaj rozmawiałem z kilkoma osobami, że wystarczy tylko do nich dotrzeć. Bardzo, bardzo niewielu z nas krótkofalowców, ale to jest normalne, bo nie ma wykształcenia pedagogicznego. Ja jestem po AWF-ie, kierunek nauczycielski, po psychologii, po pedagogice i ja sobie z każdym dzieckiem poradzę. Miałem okazję na początku maja być w Rychwale, tam byłem w szkole specjalnej. Słuchajcie, te dzieci, które sprawowały na co dzień bardzo duże problemy, oni wszyscy otwartymi buziami siedzieli, patrzyli, wszyscy przyszli, robili zdjęcie i mnie ściskali. Można, tylko trzeba chcieć i umieć z dziećmi pracować. No bo dzieci są jak gąbki, a ty potrafisz je poprowadzić jak po sznurku. To nie ja dostaję wytyczne, bo ja z Bochem rozmawiam tak jak neonówka. Aha, w ten sposób. I Bochom mówi, tak rób, tak pracuj. Ja mówię, Bochom, dobra. Alman, okay. Czy do tej wypowiedzi mogę na chwilę? Jasne, czekaj, no tutaj jest drugi, proszę. A propos dzieci i krótkofalarstwo. Mam dwoje, syn i córka. Tak się zapamiętałem w krótkofalactwie, że te dzieci mi przeszkadzały w jego uprawianiu. Wiecie o co chodzi? Rozpoczynają się zawody, drzwi zamknięte, dobijają się, tata, to zadanie, pomóż. Przedłużenie wypowiedzi Stanisława. Poznałem rodzinę świętej pamięci Henia, SP6, Adam Roman Roman. Nie wiem, czy kojarzycie. Krótkofalowcy BIS. Heniu Pacha. Program puszczany również na telewizji kablowej, satelitarnej i tak dalej. I no, smutek wielki w sercu, bo przyjechałem do niego, do domu, godzinę po jego śmierci. Teraz słuchajcie, zastałem żonę, no i córkę. No, dorosłą przecież. Przecież Heniu był dziadkiem już, nie? No i co? No i rozmowa, taka już po zabraniu zwłok z domu, przy herbatce. Świeczka na stole, smutek. Pytam córki, pani jest, powiedziałem od Henia, że córka jest krótkofalowcem, znaczy się ma znak, nie? No właśnie, ma znak. Nawet była członkiem PZK, bo Heniu pilnował, żeby składki opłacać za nią. A czy pani będzie w ogóle kontynuowała, bo radiostacja została, no... Na metodę Y, no różne SSTV, nie? Takie rzeczy. Ona to wszystko zna, mówiła, ona do tego ręki nie dotknie. Dlaczego? Bo wychowywała się w atmosferze różnego rodzaju szumów, pisków, gwizdów, prawda? I z widokiem ojca z potem na czole, któremu coś tam nie funguje. I mówi, pan wybaczy, panie Piotrze, ja w to i tak nie wejdę. Robiłam to wyłącznie dla ojca. Teraz ojciec odszedł. Koniec. Podejrzewam, że Heniu stawał na głowie, nie mając syna, żeby ta córka przejęła coś od niego. Nic z tego nie wyszło. Absolutnie nic. Także niestety, samo życie. Dziękujemy. Tak, to czasami tak wychodzi. Natomiast odnośnie tego szumu i pisku, faktycznie na samym początku chyba, Stasiu, rozmawialiśmy odnośnie tego szumu i pisku, tak? Że niektórzy... Moją domeną jest UKF. Główne moje zainteresowanie, jeśli idzie o oś częstotliwości, to przedział od 50 w górę. No tam do powiedzmy, do 23 cm.
No nie wyobrażam sobie zaciągnięcia jakiejś blokady szumu. Po prostu to musi szumieć. W tym szumie jest sygnał. Ale no rodzina tego nie rozumie. Stąd te zamknięte drzwi, stąd rozmowy z sąsiadami i co ten człowiek w ogóle tam wyprawia. Okej, ale słuchajcie, bo te szumy czasami też młodzież zniechęcają. I teraz ja wam chcę powiedzieć, bo mówiłem na samym początku, nie wszyscy z was słyszeli, że krótkofalarstwo to nauka. Między innymi fizyki, chemii, matematyki, języka polskiego, języków obcych, wychowania fizycznego, fizyka mówiłem. Historia, geografia. W jaki sposób? No w prosty sposób języki obce. Wystarczy wziąć, uruchomić chociażby taki sprzęt, tak? Albo jakiś inny, tam widzę czapeczkę innego systemu cyfrowego. W związku z tym odpalić cyfrowej jakości, przeprowadzić łączność z innym kontynentem. Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nie ma problemu. Nagrać takie łączności. Wyciąć odpowiedni fragment, obrobić to i mamy gotowy materiał wysokiej jakości telefonicznej, tak, na lekcję języka obcego. I teraz słyszymy, jak jest poprawnie wymowa na przykład Sydney, którą tylko my mamy jako taką, bo to w oryginale zupełnie inaczej brzmi. Jakie zwyczaje na przykład mają, albo co zazwyczaj robią na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, jak coś tam świętują. Tematów można co do woli wybierać i gotowe lekcje z krótkim wstępem, na czym polega krótkofalarstwo i łączność, przeprowadzić z uczniami poprzez naukę języka obcego. Można? Można. Trzeba tylko chcieć. Wspomniałem o jakim przedmiocie? Aha, historia, geografia. No jak można uczyć historii i geografii? No jeżeli już ci się młodzi ludzie pojawią w szkole, i nauczyciel od geografii, historii, jak to się nazywa, ten podstawowy z wychowawcą przedmiot, godzina wychowawcza, dokładnie, w ramach godziny wychowawczej. Byliście dzisiaj w klubie, byliście ostatnio w klubie? Tak, byliśmy w klubie. I co, co było? A proszę panią, ja rozmawiałem z takim krótkofalowcem z takiej i takiej miejscowości, ja bym powiedział, że u nich właśnie remontują ratusz w, albo robią renowacje, albo archeologiczne odkrycia są w tej chwili robione na zamku. Można wyciągnąć całą masę informacji podczas łączności, nie tylko znak, następna łączność, imię i tak dalej, bo pamiętam ze szkoleń krótkofalowców z Poznania, których sympatycznie pozdrawiam, i do dzisiaj zapamiętałem jedną rzecz, a mianowicie człowiek wymienił znaki w klubie SP3Y, Olga, Roman, bo się uczyli tam, wymienił znaki, uczył się, to była jakaś tam na zasadzie spontanicznej łączności, zaplanowanej łączności z inną stacją, tak? Powiedzieliśmy, że oni do egzaminu muszą przeprowadzić co najmniej ze 2-3 łączności, każdy, na UKF-ie, na przemienniku lokalnym, czy bezpośrednio, ale muszą przeprowadzić. Ej, ten biedaczek tam siedzi, to mi się spodobało, ja stwierdziłem, że on ma rację, ja to przeżyłem wiele razy. I już wam mówię co, a mianowicie przedstawił się i tak dalej. To jest mój pierwszy raz. No i wszyscy w śmiech, tak? No bo sobie to pokojarzyli, to jest jego pierwszy raz. Ale ja na falach radiowych przeżyłem wiele razy ten pierwszy raz. Pierwszą łączność bardzo przeżywałem i to dziękuję Jackowi SQ3Z, że mnie wrzucił na głęboką wodę, bo on w kole miał super potężną stację zbudowaną, ma nadal, ale wtedy miał na UKF-ie, ale to takiego zasięgu, że tak jak ja w tej chwili do was mówię, to 70 km z plusem było, tak? Czyli jak ja się z koła odezwałem, to było Łódź, słychać wiele, wiele dookoła. O ile łączności robiłem spod znaku klubowego i miałem bardzo dużo w tamtych czasach zrobionych, o tyle do tamtego momentu ani jednej łączności bezpośredniej nie miałem zrobionej. No może poza lokalną łącznością z nim. Bałem się odezwać na falach eteru. Bałem się, żeby się nie skompromitować w jakiś sposób. No, ja rozumiem teraz, że inni to mają. Ja pamiętam, że był mój pierwszy raz gdzieś już później na KF-ie. Pierwszy raz podczas łączności EME dzięki Andrzejowi, Jackowi z Kłodzkiej Grupy EME.
To już była moja tysięczna któraś łączność, ale pierwszy raz M. Usłyszeć swój dźwięk, odbicie i przeprowadzenie łączności głosowej z kimś. Zawsze były emocje. Pierwszy raz z astronautą. Z astronautą to było, jak Luka mi odpowiedział tak na zawołanie. Ja mówię, fajnie, ja go słyszę. Super, łzy, tu nie... Ale co ja mam mu powiedzieć? No nie wiem. Nogi mi zmiękły. Więc ja dokładnie rozumiem emocje każdego jednego ucznia, który podejdzie do radiostacji i który będzie chciał się odezwać. Ja pamiętam tych młodych ludzi, którzy nie są krótkofalowcami, ale próbowali, przychodzili na Dzień Dziecka do klubu i podjęli ten mikrofon i mieli tak naprawdę... To mówią doświadczeni krótkofalowcy, wow, na Dzień Dziecka bierzesz w zawodach udział, to musisz dużo zrobić. Nie. Jeżeli przyjdziesz do klubu, to masz tak naprawdę wyrecytować jedną formułkę, jeden znak, drugi powtórzyć, podać raport 5-9-DD, Dzień Dziecka, dziękuję, do widzenia, po łączności. Zapisać to wszystko. Tak? Albo drugi operator już ci może pisać, ale ty się odzywaj. I wiem, że to było naprawdę proste i wielu takich przychodziło do klubu, prowadziło łączności i fajnie. I na początku był opór, pamiętam, jak fajna taka dziewczynka z chłopczykiem, to było rodzeństwo, przyszło do klubu, dziewczynka porobiła ileś łączności, chłopczyk popatrzył, później zrobił 3 czy 4 łączności, nie wiem, po jakimś czasie, po kilkudziesięciu minutach. Sympatycznie to było, ja wiem, że wtedy nagrodę oni jakieś dostali, plecaki, bo to Olsztyn jeszcze wtedy organizował, cała ekipa przesympatyczna. Także można coś takiego robić i nie dajcie sobie wmówić w to, że zawody to jest coś, nie wmawiajcie innym, że zawody to jest coś, że musi zająć pierwsze miejsce. Nie, zawody to jest coś niesamowitego, gdzie możesz potrenować, możesz posłuchać. Zawody, to co PZK robi, uważam, że to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, zawody SPDX to są najlepsze zawody. Możesz na kawałku druta zrobić kilka łączności w ciągu dnia, bo wszystkie stacje, największe, obracają anteny wtedy na Polskę. To jest największy sukces, uważam, PZK, który kiedyś wykonał, organizując dalej te zawody, bo kiedyś nie było krótkofalowców. Chcieliśmy łączyć się i nie mieliśmy z kim. Ile razy teraz włączamy radiostację? Tak jak ty, Stasiu, mówisz, że szum słuchasz, bo chcesz daleką stację usłyszeć. Ile razy my włączamy radiostację i nikogo nie słyszymy, bo nikogo nie ma. Bo nie ma z kim porozmawiać, tak? Użyczysz mi jeszcze 2 minut? Masz za sobą pierwszy raz na Zorzy? Nie wiem, chyba nie. I tak myślałem. Ja mój pierwszy raz, co prawda nie był to pierwszy raz na Zorzy, bo to było w latach 90. W ogóle mój pierwszy raz to... Tak mniej więcej dzisiaj, 60 lat temu. To był mój pierwszy raz w ogóle na eterze. No ale wracając do tego, o czym chciałem mówić. Mój najlepszy raz, ale nie pierwszy, to łączność na Zorzy, wiecie z kim? Romkiem SP2DDX z Bydgoszczy. Ja wtedy mieszkałem w Gdańsku. Macie wyobraźnię? Jest Zorza, słyszę stację z Węgier. To się później, nie pamiętam, ale wtedy było, słyszałem te 3/4 okręgu od Węgier poczynając. I nagle, nie umawiając się przez telefon, słyszę wyraźnie, czytam telegrafię 2DDX, SP2DDX. Nie wierzyłem własnym uszom, odwracam antenę na niego, bo oczywiście system kierunkowy, odwracam antenę na Bydgoszcz, Gdańska, śladu nie ma. Wracam na azymut właściwy dla wtedy tego momentu Zorzy, tam około plus na wschód 15-20 stopni. Jest Romek. Zrobiliśmy łączność, karty mamy. Kochani, Gdańsk nad biegun, tak umownie nazwijmy, bo Zorza nie występuje nad biegunem. Gdańsk, biegun, Bydgoszcz. Bydgoszcz, biegun, Gdańsk. A tu nie ma kontaktu. Pamiętam to. Żyję tym, czekam na podobny moment. Romek też o tym pamięta. Karty mamy, chwalimy się tym, ale w wąskim, własnym, sympatycznym gronie. Nie upowszechniamy tego. Dziękuję. No, nigdy nie wiadomo, kiedy kogoś można usłyszeć. To fakt.
Ty skąd? Z Giewontu do Krakowa teraz? Z Zakopanego w kierunku Giewontu łącznie z Krakowem. Aha. A teraz w przeciwną stronę, nie na Giewont. I gości z Krakowa. Człek. Słuchajcie, ja będąc w kole słyszałem znakomicie stacje, które gdzieś tam właśnie z ręcznymi radiami sobie weszły na górki i między górkami rozmawiały z trzeciego okręgu. Ja się nie chciałem wierzyć, że można. Także mamy wiele różnego i ten przykład uczy, żeby zawsze ładnie literować znaki. Później pewnie karty można otrzymać. Warto też przejść przez etap jakichś nasłuchów, gdzie się uczymy, co faktycznie w tym vlogu wpisać. Te łączności można powpisywać właśnie do czego? Do nauki zarządzania bazami danych i innymi takimi. Nie wiem, czy jeszcze co do samej edukacji ARIS-u, czy czegoś innego takiego macie pytania, wykorzystajcie to, póki jeszcze jestem. Następna taka okazja to pewnie na konferencji ARIS, która nie wiem, czy w tym roku się odbędzie, bo zostały zawieszone ze względu na pandemię i cały okres popandemiczny. Czy się odbędzie kolejne takie sympozjum Ham Edu? Mam nadzieję, że tak. Natomiast to zależy od zainteresowanych i to już będzie bardziej edycja, myślę, że nie stacjonarna, tylko tu będziemy jak najbardziej szli, żeby to się nie duplikowało z konferencjami ARIS. ARIS to jest ARIS, uczymy się jak nawiązywać, jak budować wnioski edukacyjne, troszeczkę badań naukowych, zawsze jakieś smaczki tam przedstawiamy, ciekawych ludzi próbujemy zaprosić, czy pan doktor Wiktor Nidzicki, tak, czy pan doktor Andrzej Kotarba, który był, czy pan doktor, ojej, z Instytutu Polskiej Akademii Nauk, tak, w Borówcu, z Instytutu, czy pan doktor, ojej, zapomniałem, z Łodzi, z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, z tamtego wydziału. Pani od pszczół. Czy pani od pszczół, tak, też nie pamiętam, ale to też, skąd to była? To też chyba, tak, też tam była. Także staramy się zawsze kogoś ciekawego. Na pszczoły jesteśmy umówieni. Także cały czas tam próbujemy jakieś smaczki. Te sympozja, tak jak mówiłem, chcemy, żeby nawiązać współpracę pomiędzy chętnymi krótkofalowcami, którzy chcą nauczać, a nauczycielami, którzy chcą się dowiedzieć czegoś na temat krótkofalarstwa i wspólnie znaleźć wspólny język. A wszyscy pozostali są zaproszeni do tego, by słuchać na temat, co to jest krótkofalarstwo, ale krótkofalarstwo przez cały pryzmat tego wszystkiego, jak to realizować. I tyle gwoli podsumowania tej części, ale jestem jak najbardziej otwarty. Proszę, Stasiu. Nie. Co ma być na końcu? Over. Ołówek? Over. No jeszcze czekam, bo tutaj może ktoś coś powie. To znaczy nam oddajesz głos, a ty? Over. No o to mówię, tak. To jeszcze nie oddałem. Dla najbardziej aktywnego, proszę. Chyba, że wolisz inny kolor. Jeszcze nie? Zostały czarny nie. I niebieski. Takiego nie mam. Takiego nie masz, proszę bardzo. Nie. Zapraszam na stronę internetową. Spełniło się jedno z moich pragnień związane z przyjazdem tutaj. Znam ciebie z wspomnianego już nieszczęsnego PKI, ale chciałem zobaczyć, jak wyglądasz. Chciałem cię poznać. Ale dobrze czy źle mnie znasz? Dobrze. To na tamę trzeba było przyjeżdżać, Stasiu. Podziwiam, ale to nie moje zainteresowanie. Ale wiesz, towarzystwo. To się zawsze te terminy tam nie bardzo. Ja na tamie jeszcze nigdy nie byłem. Mimo, że czasami miałem bardzo... No widzisz, to na nas nie było. Mimo, że tam miałem czasami bardzo blisko w niektórych latach. To dziękuję. No później możemy jeszcze... Ja znak jak najbardziej kojarzę. Eku? Proszę? Tak. Ale nie wiem gdzie. Piotr ładnie kojarzy, ale nie można tego publicznie powiedzieć. Kto z Państwa będzie teraz pisał wniosek o łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? Widzę las rąk, super, cieszę się. Dobrze. To w takim układzie dziękuję. Jeżeli coś, to jeszcze tutaj będę. Zapraszam do kontaktu.
Uwaga dla wszystkich słuchających, tych, co słyszą tutaj odgłosy z namiotu. Znaleziono radiotelefon firmy Midland XT60. Właściciel może go sobie tutaj odebrać w namiocie kolekcyjnym. Zostawiamy go na stole. Ten czy to jest ktoś, go pewnie szuka. Midland Extra Tango 60. Takie maleństwo. A teraz czekamy na wszystkich świętych, Jurka i kolegów. A teraz czekamy na Jurka SP3 SLU. No i jeszcze drugiego kolegę, chyba ma Wiesław na imię. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność tutaj i za to, że wytrwaliście ze mną. No, gaduła ze mnie, ale to nie każdy wytrzymuje.